Miasto Sandomierz przywdziewa już świąteczne szaty. W pierwszej kolejności prace prowadzone są na rynku starego miasta i to właśnie tam do 1 grudnia powinny rozbłysnąć świąteczne iluminacje. Następnie prace prowadzone będą tak, jak w latach poprzednich miało to miejsce. Na tych samych ulicach pojawią się świąteczne ozdoby. I te ozdoby powinny zostać rozświetlone do 6 grudnia grudnia, czyli do tego wyjątkowego dnia, kiedy wszystkie dzieci odwiedzi Święty Mikołaj, mieszkańcy będą mogli cieszyć się świątecznie przyozdobionym miastem.